Słuchajcie, dzwonię w mudrę, satnam. Prawa dłoń od siebie, obiegam mudra, prawa dłoń od siebie, lewa dłoń do siebie. Mały palec łapie za kciuk, mały palec lewej dłoni za kciuk prawej dłoni na poziomie serca. Ekonkar Sadhguru Prasad Remane Vidujo Kama Singhi Sacha Kapatkan Tala Dhyan Vibhu Charao Tatiga Tampasakar Ki Vichana Madharam Bhaja Param Tar Tatharko Ubjara Grasaram Ugdeitang Tarangaram Nadgyan Gidbantanam Chakachakare Devdanavmun Chakachakabhyam Vivanam Atam padez besanjam ko japa sa japa japa sadare kan jansi kaya kalna kapku bhyape remane vidajo kama singi sa cha kapat kan tala dhyan vibhu chara tatiga tampas kar ki bhichana madharang bhajar param tar tathar ko ubjara grasarang ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanang Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarehe kanjansi kaya kalna kapku bhyape Remane vidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchcharao Tatiga tampasakarki bhichana madharang Bhaja param tar tatarko ubjara grasarang Ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarehe kanjansi kaya kalna kapku bhyape Remane vidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchcharao Tatiga tampasakarki bhichana madharang Bhaja param tar tatharko ubjara grasarang Ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarehe kanjansi kaya kalna kapku bhyape Remane vidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchcharao Tatiga tampasakarki bhichana madharam Bhaja param tar tatharko ugjara grasaram Ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarehe kanjansi kaya kalna kapku bhyape Remane vidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchcharao Tatiga tampasakarki bhichana madharang Bhaja param tar tatharko ubjara grasarang Ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarehe kanjansi kaya kalna kapku bhyape Remane vidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchcharao Tatiga tampasakarki bhichana madharang Bhaja param tar tatharko ubjara grasarang Ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadare kanjansi kaya kalna kapku bhyape Remane vidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchcharao Tatiga tampasakarki bhichana madharang Bhaja param tar tatharko ubjara grasarang Ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam Chakachakarehe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarehe kanjansi kaya kalna kapku bhyape
Remane bidajo kama singi sacha kapatkantala dhyan vibhucharao tatiga tampasakarki bichana madharang bhaja param tarta tharka ubjara grasarang ugdeitang tarangaran nad gyan gid bandhanam chaka chaka rehe devdanabmam chaka chaka dhyam vivanam atam pades besanjam ko japa sa japa japa Sadara kanjansi kaya kalna kapku vyape. Remane vidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan vibhucharao. Tatiga tampasakarki bichana madharam. Bhaja param tarta tharko ubjara grasaram. Ugdeitang tarangaram nad gyan gid bandhanam. Chaka chaka rehe devdanatmam chaka chaka vyam divanam. Atam pades besanjam ko japa sa japa japa sadare kam jansi kaya kalna kapku vyape. Remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan vibhucharao tatiga tampasakarki bichana madharam bhaja param tarta tharko ubjara grasaram ugdeitang tarangaram nad gyan gid bandhanam Chaka chaka rehe devdanatmam chaka chaka vyam vivanam Atam pades besanjam ko japa sa japa japa Sadarehe kanjasi kaya kalna kapu vyape Vahe guru Vahe guru Vahe guru Vahe Satnam wszystkim. Złóżcie dłonie. W namaste. Usiądź prosto. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Jam jest bytem z wyższych wymiarów, nieskończonego światła i nieskończonej miłości. Droga Matko, Ojcze, Stwórco, Boże, proszę, niechaj moje działania mają zawsze na celu najwyższe dobro innych i mnie samego, a każda chwila, każdego dnia przebiega w doskonałej harmonii z boską wolą i w zgodzie z Bogiem. Moje boskie ja w świadomy sposób w pełni ukazuje mi się na planie fizycznym i na wszystkich planach egzystencji. Następuje to w sposób, który daje mi ogromną radość, wygodę, łaskę, przyjemność i dostatek. Polecam mojej obecności Jam Jest, aby wprowadziła do mojej świadomości każdy mój talent, dar oraz informacje z przeszłych, teraźniejszego i przyszłych wcieleń. Wzmacnia mnie to, aby mógł wypełnić moją część boskiego planu w tej rzeczywistości fizycznej teraz. Droga Matko, Ojcze, Stwórco, Boże, proszę, niechaj każdy następny doskonały krok w mojej części boskiego planu jasno mi się objawia, a ja spotykam na mojej drodze odpowiednich ludzi potrzebnych mi do pokazania mojego zadania w tej rzeczywistości fizycznej teraz. Proszę o przyprowadzanie do mnie najbardziej właściwych osób, które wspólnie ze mną tworzą i wprowadzają ten boski plan. Proszę, aby mi się w fizyczny sposób teraz ukazały. Przywołuję i całkowicie aktywuję moją energię kundalini. Następuje to pod przewodnictwem mojej monady oraz mocy obecności Jam Jest. Wszystkie moje ciała i pole energetyczne, ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego są dostrojone, stonowane, zdrowe i w dobrej kondycji. Wibrują w doskonałej harmonii z moim boskim ja i z rytmem Matki, Ojca, Stwórcy, Boga. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jem, śpię, ćwiczę, pracuję, czy medytuję. Głęboki wdech.
Wydech. Wdech do mantry. Zostań przez chwilę w pozycji. Głęboko oddychaj. Witajcie kochani, gratuluję. Dzisiaj mamy już 18 dzień naszego maratonu Kundalini Yogi. Ja ze swojej strony jestem bardzo wdzięczny, że jesteście tutaj. Gratuluję Wam i gratuluję też sobie. Zrobimy dzisiaj kriję, która nazywa się The Essence of Self. Czyli esencja self, esencja siebie. Zrobimy najpierw krótką rozgrzewkę. Usiądźcie na piętach. To ćwiczenie się nazywa jazda na wielbłądzie. Dłonie na udach i głowa w centrum. Robimy wygięcia kręgosłupa. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Zamknij oczy, bądź wewnątrz siebie. I powoli rozgrzewamy kręgosłup. Thank you.
możesz troszeczkę przyspieszyć. I głęboki wdech do centrum. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij zamek podstawy, podbródek do mostka, wyciągnij kręgosłup do góry. I wydech. Zostań w pozycjach, połóż dłonie na ramionach. Kciuki z tyłu, pozostałe palce z przodu. I najpierw wyciągnij się do góry, wyciągnij czubek głowy do góry. Wyciągnij kręgosłup. Zrób kilka wdechów, wydechów. I będziemy robić skręty. Wdech w lewo, wydech w prawo, głowa idzie za łokcie. I wdech do centrum, głęboki wdech, zamek podstawy. I z wydechem opuść dłonie podłogi. Możesz zostać na piętach, możesz przejść do pozycji wygodnej. I zaczynamy krążenie ramion. Wdech, wydech. I zmień kierunek. Wdech do góry, wydech na dół. Wdech do góry. Zaciśnij. I wydech. I zacznij krążenia głową bardzo powoli. Kiedy głowa schodzi w dół, robisz wydech. Kiedy głowa zaczyna iść do góry, robisz powoli wdech. 10 sekund, jedno krążenie mniej więcej.
i zmieniamy kierunek. I powoli wracamy głową do centrum. Weź głęboki wdech, wydech i przechodzimy do pozycji krowa. Pies na czworakach. Wdech. Patrzymy w trzecie oko, głowa do góry, klatka piersiowa w dół. Wydech. Podbródek do mostka, wyginamy koci grzbiet i kontynuuj. Wdech i wydech. I głęboki wdech, głowa do góry, pozycja krowy, zatrzymaj murband. Wydech, pozycja kota, murband. I rozluźnij pozycję, przejdź do siedzenia. Czasami w trakcie praktyki pojawiają się różne myśli, bo się pojawiają. Tak jesteśmy skonstruowani. Mamy umysł negatywny, pozytywny i neutralny. Starajmy się nie wchodzić w te myśli. Starajmy się je po prostu obserwować. Ani neutralny, ani pozytywne, ani negatywne. Starajmy się być w neutralnym umyśle i obserwować. I teraz usiądź w rozkroku. Najpierw wyciągnij się do góry. Skręć tułów w stronę jednej nogi i jeśli możesz, jeśli nie możesz, to złap za łydkę, jeśli możesz, złap za palce stóp. Głęboki wdech, wdech do góry, wydech do jednej nogi. Wdech, wydech. Teraz dociągnij lewą nogę tak, żeby była tutaj u nasady drugiej nogi. Jeszcze raz. I w tej pozycji kontynuujemy. Pamiętaj o tym, że nie chodzi o to, żeby dociągnąć głowę koniecznie do kolana. Kładziemy jakby brzuch i klatkę piersiową na nodze. Od zakresu ruchu ważniejsze jest, żeby noga była cały czas wyprostowana.
głęboki wdech i z wydechem zrób skłon i zostań w pozycji na chwilę. Oddychaj. I powoli wracamy do siedzenia. W drugą stronę, od razu weź tą nogę zgiętą do nasady prostej nogi. Wyciągamy się, skręcamy się na zewnątrz i łapiemy za nogę. I to samo ćwiczenie. Obserwuj swoje myśli. I wdech do góry, z wydechem opuść ciało, zostań w pozycji i swobodny, głęboki oddech. I powoli wyjdź z pozycji. Teraz siadamy. W szerokim rozkroku jeszcze jedno ćwiczenie w rozgrzewce zrobimy. Wyciągamy się do góry. I starajcie się złapać za duże palce stopy. Jeśli ktoś może, palec wskazujący i palec środkowy od środka i łapią za duży palec stopy od tyłu, kciuk naciska na paznokieć palca stopy. W ten sposób, jeżeli nam się to uda zrobić, w ten sposób aktywujemy, jest taki nerw, który się nazywa nerwem życia. On jest tak jak nerw kulszowy, biegnie z tyłu stopy przez piętę tyłem nogi i z tyłu do kręgosłupa lędźwiowego. Aktywujemy wtedy nerw życia. Wdech, wydech do jednej nogi, wdech, wydech do drugiej. Jeśli ktoś nie może, za palce łapiemy za łydki. Na wdechu prostujemy się do góry, na wydechu do dołu. I wdech do centrum. Zatrzymaj. I wydech. Napij się wody. Kochani, i w tej pozycji zaczniemy naszą kriję. To jest pozycja wyjściowa.
Ręce tworzą takie V w stosunku do tułowia. Dłonie są, palce są razem. Dłonie równolegle do podłogi, patrzą w stronę podłogi. I w tej pozycji będziemy robić oddech ognia. Postarajcie się to robić stopniowo, czyli zacząć powoli i w miarę postępu czasu staramy się z każdą 30 sekund odrobinę mocniej. I będziemy w tej pozycji krążyć ramionami. Szerokie krążenie ramionami. Oddech ognia. Oczy zamknięte. Im bardziej energicznie to robimy, im silniej oddech ognia, tym mocniej stymulujemy serce. Nie jest to proste ćwiczenie, ale to już jest 18 lekcja, kochani. Jesteście doświadczonymi joginami kundalini. Nie ma wymówek. Oddech ognia. Docieramy do esencji, samej esencji siebie, a tą esencją jest serce, wibracje serca. Ostatnia minuta. Szerokie, energiczne krążenia. Mocny oddech ognia. Ostatnie sekundy. Mocno. Bardzo dobrze. Głęboki wdech. Otwórz serce.
i wydech. Zamknij oczy, usiądź, rozluźnij się. Oddychaj i obserwuj. Integruj. Bądź tutaj, w sercu. Nie staraj się tego zrozumieć. Po prostu czuj. Napij się. Kolejne ćwiczenie. Będziemy robić oddech ognia. I postarajcie się, będziemy robić tylko jedną minutę to ćwiczenie. Postarajcie się, żeby ten oddech ognia był taki, jakby rzeczywiście niemalże ogień z nozdrzy wam bucha. I do tego ćwiczenia kładziemy się na brzuchu. Łapiemy za stopy, podnosimy się i będziemy kołysać się do przodu, do tyłu, z oddechem ognia. Jedną minutę. Głęboki wdech. Naciskamy nogami na stopy, na ręce. I możesz zostać na chwilę w pozycji, położyć głowę na rękach. I przekręć się na plecy. Przyciągamy ręce, nogi do klatki piersiowej. Obejmujemy rękami i z oddechem ognia robimy kołyskę.
I głęboki wdech. Wydech. Usiądź na chwilę. Oddychaj. I znowu obserwuj swoje myśli. Albo ich brak. I kochani, przechodzimy do kolejnej pozycji. Stajemy w pozycji kruka. I w tej pozycji robimy, to się nazywa mudra Wenus. Zaplatamy dłonie i dłonie są na głowie. Na wdechu stajemy i na wydechu wracamy. Zaczynamy. I ostatnie dwa razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozluźniamy ręce. Można zostać w tej pozycji. Można usiąść. Długi, spokojny oddech. Obserwuj. Obserwuj niebo swojego umysłu. Obserwuj te myśli jak chmury różne, które przepływają z jednej strony w drugą. I tak jak chmury, po prostu i obserwuj, jak przypływają i odpływają. I jeśli tak obserwować dostatecznie długo, w którymś momencie
To niebo twojego umysłu jest czyste, jak niebo bez chmur. A jeśli jakaś chmurka się pojawia, to niech się pojawia. Zresztą jak chcesz, możesz wziąć taką magiczną gąbkę, twoją magiczną gąbkę i powycierać te wszystkie chmurki. I kolejne ćwiczenie, jeszcze raz, to, które robiliśmy na początku, troszeczkę krócej. Oddech ognia i otwieramy serce, krążymy ramionami. Dynamicznie, z dynamicznym oddechem ognia. Trzydzieści sekund do końca. Mocno. I głęboki wdech. Wydech, połóżcie dłonie na sercu, prawa na lewej. Zamknij oczy. Integruj. Zostaw wszystko. Oddaj swoje ego. Do tego większego, co jest w tobie. Wtedy zaczynasz rozszerzać swoją świadomość i doświadczać esencji tego, kim, czym jesteś, jaka, jaki jesteś.
I zrób głęboki wdech, wydech i usz się na plecach do szawasany.
Thank you.
I powoli wracaj. Zrób głęboki wdech, wydech. Poruszaj palcami dłoni, palcami stóp. Możesz wyciągnąć dłoni za głowę, przeciągnąć się po przekątnej. Prawa ręka, lewa noga. Potem lewa ręka, prawa noga. Zrób skręty kręgosłupa w jedną, w drugą stronę. Przyciągnij kolana do piersi, obejmij rękami, zrób kołyskę na kręgosłupie. I w którymś momencie usiądź. Zrobimy medytację. To jedna z takich moich ulubionych medytacji, która nazywa się Otwarte Serce. Zbieg okoliczności, znowu medytacja na serce. Słuchajcie, to jest medytacja z dźwiękiem A. Większość alfabetów zaczyna się od dźwięku właśnie A. A jest nawet medytacja nad dźwiękiem A w buddyzmie. A to jest dźwięk odkrytego, otwartego serca. Dźwięk A to jest przyznanie tego, że to właśnie serce jest najważniejsze, że to właśnie serce nami kieruje, kieruje naszym ciałem. I kiedy otwieramy serce, wtedy stajemy się przyjmującymi, wtedy przyjmujemy. Jest takie pojęcie, brać coś do serca, prawda? Brać coś do serca, czyli brać coś głęboko. To jest, i to jest też taki bezpośredni sposób nauki, który taki sposób, kiedy się uczymy przez serce, wtedy jakby przestrajamy nasz umysł. I kiedy wybieracie, chcecie czegoś uczyć, na przykład szukacie nauczyciela, czy to będzie kundalini yoga, czy to będzie jakiś inny, czy to będzie gra na pianinie, czy to będzie, nie wiem, matematyka. Wtedy kierując się sercem, wybierzecie właściwą osobę. Często jest tak, że czegoś szukamy, a potem znajdujemy i jest ten dźwięk. A. Prawda? Jest to taka nauka poprzez serce. Zaufanie. I wtedy to A to jest ta najcenniejsza rzecz, którą mamy. To oznacza, że ja już nie mam więcej pytań. Ja już wiem, o co chodzi. A jest takie stare słowo Amen. Amen oznaczaje, niechaj tak się stanie. To jest prawda.
Amen. I to właśnie jest wyrażenie takiego głębokiego przyjęcia czegoś, tak? Niechaj tak się stanie. I teraz zrobimy medytację właśnie z mantrą Amen, z dźwiękiem Amen. Jogi Bhajan uczył, że właśnie w taki sposób, tak jak my teraz to będziemy robić, w taki sposób w dawnych czasach ludzie się uczyli różnych rzeczy. Zresztą do tej pory na przykład w języku angielskim jest takie wyrażenie learn by heart, tak? Czyli uczyć się przez serce. Ja pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Indiach, tam uczyłem się śpiewać i grać indyjskie ragi z nauczycielem, fantastycznym nauczycielem. Pamiętam, miałem telefon, smartfon, gdzie robiłem sobie zdjęcia, różne praktyki, wszystkie tam teksty. Wiecie, jak to jest. I miałem tam wszystko z kilku lat. No i traf się chciał, że zgubiłem ten telefon. A jeszcze zanim zgubiłem ten telefon, ten nauczyciel mówi, bo ja wszystko fotografowałem, tak? Fotografowałem nuty, fotografowałem różne ćwiczenia. Mówi, nie rób zdjęć. Mówię, dlaczego? Ja muszę to zapamiętać. Nie rób zdjęć. Zapamiętaj tutaj. Niech twoje serce zapamięta. Learn by heart, czyli uczyć się przez serce. I tutaj będziemy robić skłony w tej pozycji. Skłony oznaczają dla umysłu, dla mózgu sygnał o niebezpieczeństwo. I wtedy zmieniamy sposób, w jaki nasz mózg pracuje. Słuchajcie, ja pokażę, jak to wygląda, ponieważ ja będę grał, a wy będziecie medytować. Dłonie są płasko, dłonie są przedłużeniem ramion i krzyżujemy dłonie tak, troszeczkę nie po środku, tylko troszeczkę bliżej łokci. I to jest pozycja wyjściowa. I teraz siedząc w wygodnej pozycji po turecku, to będzie Amen, czyli 45 stopni na A, wychylamy się do przodu, na men, wychylamy się do tyłu. Amen. 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 I postarajcie się, żeby dźwięk Amen, oczywiście on będzie wibrował w gardle, natomiast postarajcie się, żeby ten dźwięk częściowo wibrował też w sercu. I zaczynamy. Amen. 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 Amen.
Thank you.
Thank you.
i zostań w centrum. Niech cię wieczór słońca blask zawsze truje. Dziękuję kochani, dziękuję wam wszystkim i chciałbym podziękować jednemu mojemu nauczycielowi z Ukrainy, który jest między wami, dzięki któremu ja nauczyłem się tej medytacji właśnie. Słuchajcie, na koniec jeszcze dwa słowa. Pamiętajcie, bardzo ważna jest duchowa higiena. Ja to powtarzam do znudzenia, ale to jest naprawdę ważne. Duchowa higiena. Bez negatywnych myśli, bez negatywnych słów, bez negatywnych emocji. Staramy się być w pozytywie. Jeśli nam się zdarzy, trudno, ale obserwujmy się. Kiedy robimy jakąkolwiek praktykę, medytujemy, zawsze róbmy intencje. Tak, żeby ta praktyka była w czystych energiach. Jeszcze jedna taka praktyczna porada, która mi przyszła już jakiś czas temu, ale do tej pory wam nie mówiłem, nie przyszło mi do głowy. Wyłączamy na noc telefony. Jesteśmy w tych falach telefonicznych cały dzień.
od rana do wieczora, a często i całą noc telefon leży obok ucha. Także słuchajcie, no i nie ma wyjścia. To jest epoka wodnika, epoka informacji. Jogi Bhajan wiedział, że tak będzie, mówił nam o tym. Natomiast czas, kiedy śpimy, to jest czas na regenerację, również czas na regenerację naszych szarych komórek, na regenerację przede wszystkim wibracji. W nocy nasze ciało tego czasu potrzebuje. Także na noc wyłączamy Wi-Fi w domu. Ja wyłączam z kontaktu Wi-Fi. Wyłączamy, no, lodówki nie wyłączamy, ale lodówka z reguły jest w kuchni. Telefon wyłączamy zupełnie, nie w tryb samolotowy, zupełnie wyłączamy i wynosimy go do drugiego pokoju. Ja się nauczyłem budzić z timerem, on jest na baterię. Można wrócić do tradycyjnych budzików, one były fantastyczne. I kochani, nie walczmy z systemem. Nie walczmy z Matrixem. Widzimy, widać tą całą, to całe szaleństwo, które się tam dzieje na zewnątrz. Szaleństwo systemu. Natomiast to jest tak, że jeżeli z czymś walczymy, to dajemy temu siłę. Wzmacniamy. Dajemy temu czemuś powód do istnienia. Tak więc nie walczmy z Matrixem. Jak powiedział Gandhi, jeżeli pragniesz zmiany, to najpierw tą zmianę musisz mieć w sobie. Zajmijmy się sobą, pracujmy ze sobą, a ta ciemność, która jest, ona musi być, bo tak jest stworzony nasz wszechświat. Światło istnieje w ciemności. Kiedy w biały dzień wyjdziemy na plażę w lecie i zapalimy latarkę, nikt nie zauważy. Ale jak zapalimy tą latarkę w piwnicy w ciemności, to jest zupełnie inny efekt. Także nasz wszechświat, nasz świat to jest równowaga pomiędzy światłem i ciemnością. Dlatego nie walczmy z ciemnością. Co więcej, ta ciemność, kochani, jest wszędzie. Jak mamy, jak ktoś z was był w Indiach albo w Tajlandii, czy gdzieś na wschodzie, tam często jest tak, że jak są posągi bóstw, które różnych, które tam są nie płaskorzeźby, tylko bóstwa, to jak czasem jak sobie przejdziemy z drugiej strony, to okazuje się, że tam jest to samo bóstwo, ale z zupełnie inną twarzą, tak? Wszystko ma swoje dwie strony i zarazem nie ma, bo jest... Czyli jest ta dualność i zarazem jej nie ma, bo to nie jest tak naprawdę dualność, bo to jest równowaga pomiędzy plusem i minusem. To jest to samo w nas. Są czasami, ja kiedyś też tak miałem, nauczyciele duchowi, którzy są jak aniołowie. Wydaje im się, że są jak aniołowie. Wydaje im się, że nauczyciel duchowy, ktoś, kto się rozwija duchowo, powinien być idealnie czysty. Chodzą cały czas na biało tylko i w ogóle są cały czas tacy wzniaśni. Słuchajcie, to wtedy rozwijamy nasze duchowe ego. I tak naprawdę przestajemy się rozwijać. Dochodzimy do pewnej ściany, której nawet nie zauważamy. I nasz rozwój staje w miejscu.
Ta ciemna strona jest też w nas. Tylko my najczęściej udajemy, że jej nie ma. Chowamy ją głęboko. Nie przyznajemy się do niej. Ale w każdym z nas jest jasne i ciemne. Ostatnio miałem z jedną naszą tutaj wspaniałą duszą, wczoraj zadzwoniła do mnie i rozmawialiśmy na temat Jogi Bhajana i tych wszystkich historii, które wyszły niedawno. Słuchajcie, w każdym z nas, w nauczycielach też jest jasne i ciemne. Mamy tendencję do idealizowania. Potem jak się okazuje nagle, że ten nauczyciel ma wady, no to nagle nam spada z piedestału i w ogóle nasze życie się sypie w gruzy. Dlatego, że nasze życie uzależniliśmy od fikcji. W każdym z nas jest ciemna strona. I jasna strona. Obserwujmy. I integrujmy. Bo tylko wtedy, kiedy zobaczymy te dwie części nas samych, dopiero wtedy możemy otworzyć te drzwi i pójść dalej. Ale się nagadałem. Zanudzam was tutaj o godzinie 6:10 rano, 7:10 na Ukrainie. Satnam. Do zobaczenia jutro. Życzę wam fantastycznej, pięknej soboty.